Polska Kazimierza Wielkiego. 1333 Koronacja Kazimierza Wielkiego. 1364 Założenie Akademii Krakowskiej. Kazimierz Wielki zasłynął jako wybitny władca, jedyny polski król z potomkiem Wielkim. Czasami się przy chrobrym pojawia Wielki, ale to raczej jest z powodu gabarytów, a taki powolny potomek oczywiście Kazimierz Wielki. No i ma też lepszy banknot, nie? Od Bolesława Chrobrego do Kazimierza Wielkiego. Po pełnym zwycięstw panowaniu Bolesława Chrobrego nadszedł dla państwa polskiego trudny okres. Kraj osłabiała rywalizacja między przedstawicielami dynastii Piastów o władzę. Sytuację Polski pogarszały dodatkowo najazdy wrogów, którzy zajęli m.in. Pomorze i Śląsk. Zniszczone Gniezno, pierwsza stolica Polski, utraciło swoją ważną rolę. Funkcję stolicy przejął Kraków, a zamek na Wawelu stał się główną siedzibą władcy. Dawną świetność przywrócił Polsce Kazimierz Wielki, koronowany w 1333 roku, ostatni król z dynastii Piastów. Władca ten uczynił z Polski silne, bogate państwo. Potomni docenili jego mądre rządy i nadali mu przydomek Wielki. Tak zwanych rzeczy. W międzyczasie jeszcze było tak zwane rozbicie dzielnicowe, czyli po prostu wszystko się eldoliło w małe kawałki. W czwartej klasie jest to omijane i dobrze, natomiast wróci w klasie piątej, gdzie już będzie trzeba po prostu ten cały syf ogarnąć. Pieczęć Kazimierza Wielkiego. Przedstawia wizerunek orła w koronie. Symbol ten już od końca XIII wieku używany był jako godło państwa polskiego. Co my tu mamy? Kraków należał w połowie XIV wieku do największych polskich miast. Wraz z Kazimierzem, dwójka, czy było to było osobne miasto, i Kleparzem, miejscowościami założonymi przez Kazimierza Wielkiego, liczyło około 15 tysięcy mieszkańców. O, największe miasto w tamtych czasach. Obecnie, no to pomyślmy sobie. Jakieś miasteczko powiatowe, jak dobrze pójdzie. Zamek w Bobolicach powstał w XIV wieku. Jest jednym z orlich gniazd, twierdz wzniesionych na pograniczu Małopolski i Śląska w trudno dostępnych miejscach, takich jak wysokie skały. Panowanie Kazimierza Wielkiego. Król Kazimierz prowadził pokojową politykę zagraniczną i wielką wagę przywiązywał do zapewnienia krajowi bezpieczeństwa. Nie wszczynał wojen, zawierał kołysy dla Polski sojusze. Sprawy sporne z przeciwnikami starał się rozstrzygać na drodze porozumień. Aby dodatkowo lepiej chronić królestwo, Kazimierz rozkazał wznieść wiele zamków obronnych. Powstawały one wzdłuż granic Polski i w miejscach szczególnie ważnych dla obrony państwa, zastępując dawne drewniane grody. Dlatego też do dziś mówi się, że Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Król wspierał osadnictwo, czyli zakładanie wsi i miast, a także rozwój rolnictwa, rzemiosła i handlu. Przez terytorium Polski prowadziły międzynarodowe szlaki handlowe. Przemierzający je kupcy płacili cła, czyli specjalne opłaty za prawo przemówienia towarów i handlowania nimi. Dlatego mieszkańcy miast leżących na szlakach szybko się bogacili. Uczta u Wierzynka. Mamy tutaj obraz. Uczta u Wierzynka stała się tematem wielu dzieł. Malarską wizję przyjęcia stworzył m.in. Bronisław Abramowicz, artysta żyjący na przełomie XIX i XX wieku. Uczta u Wierzynka. W 1364 roku odbył się w Krakowie zjazd monarchów europejskich. Wśród zaproszonych znalazł się sam cesarz, król Węgier, a nawet władca Dalekiego Cypru. Do historii przeszła wystawna uczta wyprawiona na cześć króla Kazimierza i jego gości przez bogatego mieszczanina Mikołaja Wierzynka. Przepych i wymyślne potrawy sprawiły, że wieść o uczcie rozeszła się po całej Europie i przysporzyła chwały Królestwu Polskiemu. Akademia Krakowska. W XIV wieku mieszkańcy Polski mogli zdobyć wiedzę tylko na zagranicznych uniwersytetach. W tym celu wyjeżdżali na przykład do Włoch lub Francji. Było to jednak niezwykle kosztowne. Dlatego też nie każdy mógł sobie pozwolić na naukę w dalekich krajach. Kazimierz Wielki zdawał sobie sprawę z tego, że państwo, aby dobrze się rozwijać, potrzebuje wielu wykształconych ludzi, prawników, lekarzy i urzędników. Dlatego w 1364 roku założył pierwszą w Polsce wyższą uczelnię, Akademię Krakowską. Dzięki Akademii Krakowskiej umocniła się pozycja Królestwa Polskiego w Europie. Wzrosło także znaczenie Krakowa. Założona przez Kazimierza uczelnia istnieje do dziś. Obecnie nosi nazwę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uniwersytet to uczelnia kształcąca specjalistów w różnych dziedzinach. Przez ponad 650 lat istnienia Krakowskiego Uniwersytetu studiowało na nim wiele wybitnych postaci, m.in. astronom Mikołaj Kopernik, król polski Jan III Sobieski i późniejszy papież Karol Wojtyła.
Zauważenie Akademii Krakowskiej. Przyczyna: brak wykształconych urzędników, wysokie koszty studiów za granicą. Wydarzenie: Kazimierz Wielki zakłada Akademię Krakowską w 1364 roku. Skutek: rozwój polskiej nauki, wzrost znaczenia Krakowa i Polski w Europie. Krakowscy Żacy. Uczniami Akademii Krakowskiej, czyli Żakami, mogli być wyłącznie chłopcy, którzy ukończyli 14 lat. Dziewczęta nie mogły podejmować nauki w szkole ani studiować. Ogólnie wtedy dziewczyny po prostu miały wyjść za mąż i mieć dzieci i gotować, prać i zerwać skarpetki. No cóż, takie życie. Żacy najczęściej pochodzili z rodzin rycerskich lub mieszczańskich. Wykłady na uniwersytecie odbywały się w języku łacińskim. Zazwyczaj tylko nauczyciel miał książkę, a Żacy notowali lub uczyli się nowych wiadomości na pamięć. Po ukończeniu pierwszego etapu studiów Żak zdobywał tytuł bakałarza. Dopiero wtedy mógł kontynuować naukę na wydziale medycznym lub prawniczym. Gdy skończył studia, uzyskiwał stopień doktora. Wykład w średniowiecznym uniwersytecie został ukazany na ilustracji z końca XIV wieku. Podczas zajęć nauczyciel siedział na podwyższeniu i odczytywał głośno teksty z wybranych ksiąg. Jakież to musiało być ciekawe. Okej, tutaj mamy gmach Wydziału Fizyki i Astronomii i Informatyki Stosowanej. To jeden z najnowszych budynków należących do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oddany do użytku w 2014 roku, obiekt mieści m.in. nowoczesne laboratoria fizyczne i komputerowe. Uniwersytet Jagielloński. Mieszczący się w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński to dziś jedna z najważniejszych polskich uczelni. Naukę pobiera tu około 50 tysięcy studentów. Mogą się nie kształcić w 15 różnych wydziałach, w tym trzech medycznych. Szeregi studentów krakowskiej uczelni coraz częściej zasilają młodzi ludzie m.in. z Azji, Afryki czy Ameryki Południowej. Z tego powodu wykłady odbywają się w wielu językach. Kobiety mogą studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim od 1897 roku, a obecnie stanowią większość studentów na tej uczelni. Absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego często stają się naukowcami, wykładowcami, politykami, sprawującymi najważniejsze urzędy państwowe. I podsumowanie tematu. W 1333 roku królem Polski został Kazimierz Wielki. Ostatni władca z dynastii Piastów rządził Polską do śmierci w 1370 roku. W trakcie swoich rządów Kazimierz Wielki prowadził pokojową politykę, by zapewnić bezpieczeństwo Królestwu Polskiemu. Kazał wznieść wiele zamków obronnych. Podczas rządów Kazimierza Wielkiego rozwinął się handel, dzięki czemu znacznie wzrosły dochody wielu miast. Średniowieczne zamki wznoszono w trudno dostępnych miejscach. Dzięki grubym murom, fosom i wysokim wieżom chroniły one swoich mieszkańców przed atakami wroga. Kazimierz Wielki założył w 1364 roku Akademię Krakowską. Obecnie uczelnia nazywana jest Uniwersytetem Jagiellońskim. Średniowiecznych studentów nazywano Żakami. Mogli nimi zostać wyłącznie chłopcy. Nauka na uniwersytecie odbywała się w języku łacińskim. Czyli generalnie, żeby zacząć w ogóle się uczyć, trzeba było najpierw opanować ten język. Albo było się w dziwnej sytuacji.